Zapraszam na twoją szkodę. Będziemy jechać, tak? Bardzo proszę. Tam mam maszyny. Też. Ja ciało. Proszę bardzo. Stańcie na wodę. Dobry wieczór. Sam komendant dziś prowadzi wóz. Tak. Bez sensu. Ale widać radość. Czekali na to tyle lat. Jezus. No, piękny wóz. Piękny. Tak, tak. Hydrauliczny jest... Na warty. Ale dobrze, że nie trzeba było dostosowywać się budynku, bo w niektórych strażach... Tak, za niskie. Tak. Wspólne zdjęcie, tak do tyłu się zobaczy. Zapraszamy wszystkich do góry. Idziemy z tego zimna. Żeby się zagrzać, zapraszamy do góry. Dziękuję panie burmistrzu, bardzo dziękuję za wspieranie nas. Będziemy szanować, że będziemy w drugie. Witać wszystkich strażaków ochotniczej Straży Pożarnej. Rzeczywiście nie jestem tutaj bez przyczyny, ale sprawiedliwość należy się tutaj tym strażakom, bo to wy jako pierwsi jesteście na miejscu zdarzenia, to wy ratujecie ludzkie życie, to wy ratujecie ludzki dorobek i staracie się zrobić wszystko, aby te szkody były jak najmniejsze. Fundusz Sprawiedliwości, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro docenia pracę strażaków, docenia pracę, służbę ochotniczych straży pożarnych. Dlatego je dofinansowuję, tak abyście mieli niezbędny sprzęt, abyście mieli wozy strażackie, tak aby ta pomoc była jak najszybciej, w terminie i aby jak najlepiej zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. I cieszę się, że mogę tutaj być w imieniu właśnie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i przekazać ten wóz strażacki. Niech on jak najlepiej służy mieszkańcom, niech jak najlepiej służy tutaj wszystkim strażakom. Nie życzę wam tego, aby w tym roku trzeba było często z niego korzystać. Życzę wam dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i szczęśliwych powrotów do domu. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Ja też, panie prezesie, pani marszałek, chciałem bardzo pani marszałek podziękować. Powiem już sobie szczerze, że gdyby nie pani pomoc, gdyby nie pani starania o to, żeby ten samochód był w Jadolinach, pewnie byśmy go nie mieli. Chciałem podziękować pani skarbnik, że wspólnie znaleźliśmy tych parę groszy, żeby dołożyć jeszcze do tego samochodu, choć wiadomo jaki jest budżet w gminie, ale cieszymy się z tego, że udało się i nie żałujemy absolutnie. Gratulujemy wam przede wszystkim tego wspaniałego prezentu noworocznego, bo to jest wspaniały prezent na długie, długie lata i żeby wam służył jak najdłużej, jak najlepiej, wyjeżdżać nim możecie. Najlepiej by było, aby były te uroczystości państwowe, uroczystości kościelne, jak najmniej akcji. Wszystkiego dobrego, pomyślności w imieniu własnym, w imieniu pani skarbnik, w imieniu wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego. Niech wam po prostu się darzy w tym nowym roku, wam, waszym rodzinom, waszym bliskim i dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. Ja jeszcze prosiłam zdjęcie, może pani... Ja tylko słowo, dziękuję za te ciepłe słowa zarówno pani marszałek, jak i pana burmistrza. I oczywiście już dzisiaj zapraszam w imieniu wszystkich strażaków w maju na Floriana. Florian gminny będzie tutaj u nas w Jadolinach. Będzie to takie bardzo, bardzo uroczyste też. Także już dzisiaj zapraszam. Myślę, że na pewno pan marszałek nas nie opuści. Będziemy prosić. Ale myślę, jak pani powiedzieli, podziękowaliśmy pani marszałek,
ale wam też chciałem podziękować. To wasze starania też o to, że chcieliście ten samochód, że chodziliście, że prosiliście, a zawsze, jak to mówią, jest jakaś furtka, gdzie można ją znaleźć. Takich potrzebujących jest bardzo dużo, jest 9 jednostek w naszej gminie. To jest naprawdę piąte auto, w tym drugie nowe. I to się liczy, że odmładzamy ten tabor, że macie coraz lepszy sprzęt i będziemy dalej to czynić, aż wszyscy będą już w końcu zaspokojeni, wszyscy nowymi samochodami, czy wręcz odmłodzonymi, bo nie wszystkich, nie dla wszystkich może wystarczyć tych nowych samochodów. W każdym razie dziękuję wam, panie prezesie, na pana ręce, wszystkim strażakom za aktywność, za to, że wspieracie to wszystko i że chcecie po prostu chcieć, żeby ta jednostka była tak, jaka jest, coraz lepsza. Dziękujemy bardzo. Faktycznie wszyscy chłopaki się starają. Bardzo dużo starań, naprawdę, żeby to się udało, bo każdy praktycznie nie spał, tylko myśl, a będzie, a kiedy będzie. A tu jest. Się spełniły marzenia nasze. Tak, po prostu Mikołaj się spóźnił troszeczkę, ale zdążył. Chłopaki, zapraszamy dziewczyny, panie, panowie. Jeszcze raz trzeba się podnieść. Dokładnie.